Potrzebuję więcej czasu. Mam mało energii. Dźwigam zbyt wiele. Będzie. To był dobry odzysk. Mm-hmm. Wróć, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. To musiało być ponure miejsce, sądząc po tym, ile krwi jest na siekierze. Przyznaję, że opuszczam te tereny bez żalu. Nie mogę pozbyć się uczucia, że jestem obserwowana. Teraz wystarczy zanieść to do Menestadu i odebrać nagrodę. Dziękuję za pomoc.
A, w samą porę, moja droga. Kwera jest przekonana, że jej mąż został opętany przez demona. Na pewno! Znika na nie wiadomo ile, wraca do domu z krwią na rękach. Twierdzi, że nic nie pamięta, ale... Boję się, więc związałam go i zamknęłam w piwnicy, żeby znaleźć pomoc. I ją otrzymasz. Zaprowadź nas do niego. Ktoś uszkodził drzwi. Na wszelki wypadek zostań na zewnątrz, Kwero. Dobrze. Demony już się ujawniają? Nigdzie nie widzę jej męża. Co to było? Wasek, mój mąż ukrywał się na górze. Wybiegł na zewnątrz. Szybko, zanim zrobi komuś krzywdę. Wszystko w porządku? Tylko wygląda źle. Przeżyję. Idź! Hej, Iwo, patrz na mnie. Nie odpływaj. Demon! Skąpany w krwi koszmar! Tam! Niech to zdążył uciec do kanałów! Gotowa. Ha!
Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Nie, nie opuścimy cię! Jest już blisko. Dobrze. Ostrożnie. Sytuacja jest napięta. Tak jak poprzednio. Weź mój kielich i połóż go tak blisko niego, jak tylko zdołasz. Ja odwrócę jego uwagę. Zachowaj spokój, Waseku. Odmówisz ze mną litanię? Nie! Trzymaj się z daleka! Wszystko będzie dobrze. Ojcze Inariusie, w Twe święte imię przelewam mą nikczemną krew. Niech światłość ją oczyści! Przestań! Proszę! To boli! Niech światłość rozjaśni mrok! Nie! Nie! Coś jest nie tak. Wasek! Tak, synu, nie zrozumiało tego nieszczęśnika. Nie płaczcie nad własnym smutkiem. Ciesz się tym nic nieznaczącym zwycięstwem, póki możesz. Waseku, zawiodłam cię. Tak mi przykro. Musimy się stąd wydostać. Wszystko w porządku. Odpocznę przy ogniu i przejdzie jak ręką odjął. O, dziękuję. Bez twojej pomocy wszystko skończyłoby się znacznie gorzej. Muszę jakoś powiedzieć Kwerze, co stało się z jej mężem. Dbaj o siebie, moje dziecko. Nie lekceważ jej. Szalona kobieta z siekierą zmasakrowała moich rycerzy, jakby byli dziećmi. Jej twarz była pełna bólu, jakby nie mogła się powstrzymać. Siekiera
zdawała się żywić krwią. Ktoś musi odebrać jej tę przeklętą siekierę. Straż Miejska nie ma szans. Służyli zarówno jako obrońcy, jak i obserwatorzy, którym zawierzyłem moje dzieło. Tylko nie ty! Cofnij się! Dość. A teraz je ludzkie mięso. Potrzebuję więcej czasu. Magdaleno, na światłość! Jak do tego doszło? Potrzebuję twojej pomocy, ale nie mamy wiele czasu. Musimy przegnać demona z ostrza, zanim będzie można je zniszczyć. Spotkajmy się na turniach złych wichrów. Mam tam pracownię, która została wzniesiona na poświęconej ziemi. Nie ma bezpieczniejszego miejsca na inkantację. Siekiera Drwala. Wiedziałem, że jest niebezpieczna, ale nigdy bym nie zgadł, że opętał ją demon. Niewiele wiadomo na temat tego rodzaju świętokradczych artefaktów. Muszę udać się do pracowni, by zebrać myśli. Na imię mi Perrin i jestem mistrzem wiedzy zakazanej oraz skrybą w Kościele Światłości. Wyznaczono mi zadanie badania wszystkich działań wielkiego nieprzyjaciela. Magdalena pracowała dla mnie przez wiele lat. To straszne, co się jej przydarzyło. Jeżeli taki artefakt znaleziono w nowisku, miasto trzeba spalić, zgliszcza zrównać z ziemią, a ją samą posolić, by nic już tam nie wyrosło. Kto wie, jakie jeszcze ohydstwa stamtąd wypełzły. Pielgrzymi zmierzający do Kiowosadu to dobrzy ludzie. Robimy co możemy, by uchronić ich przed wampirzą zarazą. Ale wszystkich ocalić nie zdołamy.
Meros cię przysłał? Ten tchórzliwy kupiec? To będzie go drogo kosztować. Potrzebuję więcej czasu. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Stało się? Doskonale! Wiedziałem, że warto ci zaufać. Zapewne znasz nową dobrą nowinę. Nie będziemy cierpieć z rąk ludzi gorszych od nas. Naszą siłą, naszą potęgą, naszym przeznaczeniem jest triumf nad słabymi. Potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Potrzebuję więcej czasu.
Zgodzi się. Ruszajmy szybko, zanim przyciągniemy niepożądaną uwagę. Tutaj, w gabinecie, pozwolono mi prowadzić badania okultystyczne. Jeśli uwolnimy demona nawiedzającego ostrze, może uda nam się go zniszczyć. Weź ze stołu siekierę Drwala. Zanurz siekierę w wodzie święconej. Nie wiadomo, co zrobi demon, gdy już rozpoczniemy obrządek. Ojcze Inariusie, pozwól nam wypędzić tego demona. Udziel nam swej łaski, abyśmy mogli odesłać diabła do piekielnych czeluści. Proszę, ojcze ojcu, obdarz nas swoją świętą światłością. Niszcz siekierę!